ksiądz Stojałowski nie miał takiego dużego szczęścia w odniesieniu do publikacji, ponieważ tylko niektóre publikacje powstały i jeszcze są na dodatek niedokończone. Pierwszą taką, mamy publikacje źródłowe, więc te publikacje źródłowe to są osób, które współpracowały z księdzem Stojałowskim, które uczestniczyły, były uczestnikami jego życia i mamy tutaj Helenę Hempel, która była nauczycielką, która osobą, która współpracowała w Wieńcu i Pszczółce razem z księdzem Stojałowskim. Ja tutaj nie mam książki, ale Jan Zamorski to jest jak gdyby spadkobierca idei księdza Stojałowskiego, osoba, którą w testamencie ksiądz Stojałowski przekazał Wieńca i Pszczółki i swoją myśl tutaj chrześcijańsko-katolicką, demokratyczną. I mamy oczywiście tutaj tą publikację najbardziej znaną z dwudziestolecia międzynarodowego, ksiądz Stanisław Stojałowski i jego działalność społeczna-polityczna. Franciszka Kąckiego, jak wiemy, doskonale jest oparta o źródłach, ale jest to praca fragmentaryczna, ponieważ obejmuje tylko jego lata od urodzin, czyli 845 do 990. Potem niby się ukazał w drugim tomie jakiś szkic, którego no ja niestety nie udało mi się nigdy znaleźć. On funkcjonuje w literaturze, że jest jakiś szkic drugiego tomu, ale niestety on jest nieobecny, nieuchwytny w bibliotekach. Mamy oczywiście też publikację bardziej współczesną księdza Stanisława Pałacha, ksiądz Stanisław Stojałowski. No oczywiście mamy mnóstwo artykułów, które dotyczą tej problematyki, mamy wiele różnych wzmianek dotyczących księdza Stojałowskiego w słownikach, rysów biograficznych, no i oczywiście, jak wiemy, bogaty jest internet, wzmianki o księdzu Stojałowskim. Teraz proszę Państwa, ja tylko króciutko przemknę przez najważniejsze wydarzenia. Tu już jak gdyby prezes Biłka o tym powiedział, ale ja bym chciała zaakcentować, że ksiądz Stojałowski to nie tylko ksiądz katolicki. A dlaczego nie? Bo był wnukiem Bazylego Stojałowskiego, grecko-katolickiego probowcza we wsi Chlebczany, powiat żółkiewski. Czyli on poznał również inną religię. On również z tą inną religią obcował. To też osoba, która wyniosła z domu wychowanie patriotyczne. I to jest osoba, w której to nie tylko był jedyną osobą, która poświęciła się stanu duchownemu. Oprócz niego w stanem duchownym była zainteresowana jego siostra Franciszka Stojałowska. I to dzięki, ona była pierwszą osobą, która weszła do stanu duchownego. I Franciszka Stojałowska wywarła rys tutaj na osobowości księdza Stojałowskiego, zainteresując go i potem kierując go do jezuitów w Starej Wsi. I tu mamy takie zdjęcia niepublikowane. Jak widzą Państwo, została ona upamiętniona, sportretowana. Jest ona, tablica była pamiątkowo, odsłonięcie tablicy nastąpiło w Bielsku Białej w 1933 roku. Oczywiście, proszę Państwa, tu już prezes Biłka wspominał, ale jak widzimy, edukując się, ksiądz Stojałowski ewoluował. On się ciągle przemieszczał. Jak gdyby był bardzo energiczny. Zaczynał w Szkole Ludowej w Buczaczu, potem był w Przemyślu, był uczniem w gimnazjum. No tam, jak już wiemy, został usunięty z gimnazjum za to, że uczestniczył tutaj w wydarzeniach patriotycznych. Nie udało się ojcu cofnąć w ogóle tego usunięcia jego ze szkoły, mimo starań. No i oczywiście zaczęła się droga jezuicka. Ale jak wiemy, ta droga jezuicka też nie była drogą, która mu towarzyszyła do końca życia. Był w zakonie jezuitów, najpierw w nowicjacie w Starej Wsi, potem studiował studia filozoficzne odbywał właśnie w Starej Wsi. Potem w Krakowie kontynuował studia filozoficzne. Potem święcenia kapłańskie, o czym tu prezes Biłka wspominał. Następnie już wtedy, już tak możemy powiedzieć, używając kolekwialnego słowa nasiąg teologią, że pokusił się o wydawanie prac teologicznych. Założył pierwszy miesięcznik katolicki, Apostolstwo Serca Jezusowego, Intencje na Miesiąc. No i tutaj zaczęły się jego konflikty z przełożonymi. No i wtedy, proszę Państwa, zakończył studia w Krakowie, powrócił do Starej Wsi. Tam doceniono jego predyspozycje, bo jezuici docenili jego predyspozycje, docenili jego umiejętności, zauważyli jego zdolności. Był osobą szeroko uzdolnioną, między innymi lingwistycznie. To jest szeroko wiadomo, że bardzo dużo języków sobie przyswajał i bardzo szybko i aktywnie włączał się nie tylko w przyswajanie wiedzy teologicznej, ale i w pisanie, komentowanie wiedzy teologicznej.
społecznej. I oczywiście został wysłany do Belgii. Tam, jak wiemy, nasiąkł tą nową wiedzą, zesnął się z chrześcijańską myślą społeczną. No i po powrocie zaczął już tą myśl wcielać w praktykę. Zaczął wędrować, prowadzić misje po powiecie krakowskim, jasielskim, kraśnieńskim. No potem jako jezuita zaczął uczyć religii, łaciny. Następnie, jak już wiemy, znowu konflikty. No i opuścił zakon i przeszedł w szeregi duchowieństwa diecezjalnego. Też w publikacjach jest pisane, że ku temu przyłożyła się sytuacja rodzinna. Sytuacja rodzinna, w której też to oczekiwano od niego określonych działań na rzecz rodziny. Proszę Państwa, zdjęcie, zastanawiałam się, czy to zdjęcie zamieścić, ale myślę, że ono nie jest szeroko znane. Jest to zdjęcie 3 lata przed śmiercią sfotografowany ksiądz Stojałowski. No ale myślę, że przy bilansie życia takie zdjęcie 3 lata przed śmiercią jest adekwatne. I co możemy powiedzieć o, na co, no co ja od razu uczulam, że to nie może, że to na pewno nie jest wszystko, co by Państwo może sami chcieli tu zobaczyć, ale ja zwróciłam na to uwagę. Ex-jezuita, więc najpierw jezuita, potem ex-jezuita, duchowny diecezjalny, wikariusz, proboszcz, prałat, działacz społeczny, gospodarczy, oświatowy i polityczny. Dlaczego tak przyjęłam? Bo według tego, jak prowadził tą działalność, to on przygotowywał, to działalność społeczna, gospodarcza i oświatowa była przygotowaniem według mnie do tej działalności politycznej, bo te towarzystwa, jakie się pojawiały, te szczególnie te polityczne, to pojawiały się w pewnym okresie jego życia, gdy już te wszystkie inne środki były przygotowane, gdzie te wszystkie inne środki już jak gdyby funkcjonowały i były przez niego założone. Był publicystą, no i wiemy, że wziętym, bardzo dużo pisał, publikował, nie tylko teologicznie, ale przecież i społecznie. Bardzo dużo publikacji tych broszurowych przygotował. Był wydawcą i redaktorem czasopism, bardzo dużej ilości czasopism. No i tutaj niesamowitym organizatorem wieców, czytań ludowych, kółek rolniczych, mszy polowych, pielgrzymek, demonstracji robotniczych, związków zawodowych, wyborczych komitetów chłopskich. Był założycielem i współzałożycielem stronic politycznych, jednym z prekursorów ruchu ludowego i ruchu chrześcijańsko-ludowego. Posłem na Sejm w Krajowy Galicyjski od 1898-1911, posłem austriackim początkowo w zastępstwie przez 2 lata, a następnie już samodzielnie został wybrany w latach 1907-1911, czyli możemy powiedzieć, że równocześnie był do swojej śmierci posłem w Sejmie Krajowym Galicyjskim i posłem w Austriackiej Radzie Państwa. Miałam, proszę Państwa, przyjemność przeglądać właśnie stenogramy Sejmu Krajowego Galicyjskiego. Jest to jego, bogate są wystąpienia. On porusza te wszystkie problemy społeczne, on porusza te wszystkie problemy oświatowe, bardzo często się wypowiada na te tematy. Oczywiście też mówi o Bielsku i o Białej. On się na ten temat wypowiada, on się odnosi do toczących się tutaj, proszę Państwa, walki, mogę to chyba użyć takiego słowa, między narodowością niemiecką a narodowością polską, o zachowanie tej odrębności polskiej. On się do tego wszystkiego w swoich wystąpieniach sejmowych, nie tylko do działalności, którą ku temu prowadził, ale też w swoich wystąpieniach sejmowych odnosi. Też oczywiście, proszę Państwa, no należy wspomnieć, że był prześladowany za swoją działalność, ale nie tylko przez władze kościelne, ale i przez władze państwowe. Przez władze państwowe szczególnie wtedy, kiedy miał szansę zostać posłem, więc wtedy uniemożliwiano mu walkę wyborczą. I teraz, proszę Państwa, żeby być perfekcyjnym działaczem oświatowym i żeby być taką osobą, o którym Państwu przed chwilą powiedziałam, żeby mieć taki bilans dokonań, no to trzeba mieć pewne rysy osobowości. I te pewne rysy osobowości, czyli wszystko to, co na drodze jego życia pojawiało mu się po kolei od miejsca urodzenia, od rodziny, sprawiło, że potem był taką osobą wielostronną i tak wiele, proszę Państwa, w życiu mógł dokonać i tak wiele dla budzenia tutaj narodowości, dla budzenia, umacniania katolicyzmu, dla, proszę Państwa, dla rozwoju i poprawy ekonomicznej osób, z którymi się stykał. Mógł przez swoje życie i poprzez swoją publicystykę i wszelkie inne działania, o których
których już wspominałam, dokonać. I proszę Państwa, no wiadomo, że rys zawsze na taką osobowość ma rodzina. Wielodzietna, więc wiemy, że się inaczej wychowuje. Drobnoszlachecka, to na wstępie Państwo widzieli herb rodzinny na samej planszy wstępnej. Tradycje lepszej rycerskiej przeszłości, gorącego przywiązania do kościoła, czyli pobożność kształtowana. Na pewno to, że sprawienie, żeby innym mnie będzie lepiej, to i innym będzie lepiej, więc to też na pewno coś takiego mogło księdzu Stojowskiemu przyświecać. I proszę Państwa, też zamiłowanie do tego, żeby rodzina się kształciła, żeby dzieci się kształciły. Czyli myśl i piękna literatura, zarówno polska, jak i obca. I tutaj, proszę Państwa, tu prezes Biłka wspominał, że wpływ miała pobożność, wykształcenie domowe babki, patriotyzm ojca, oczywiście rozmiłowanie, zainteresowanie życiem narodowym. To wszystko wpłynęło i też również rodzina, jak wspominałam, wpłynęła na wybór zawodu. Te wszystkie środowiska, ponadto on się przemieszczał z rodziną i to przemieszczanie powodowało, że no obcował z chłopami. On wśród tych chłopów był, on wśród tych chłopów uczestniczył, on z chłopami rozmawiał, obserwował, dowiadywał się, patrzył, jak wygląda środowisko chłopskie i to też nasuwało mu pewne przemyślenia i też dostrzegał mentalność chłopską, czyli tego chłopa, tak jak potem Bojko, prawda, to ujął i słynnie o tym wszyscy wiemy, tego chłopa cesarskiego, który pokazał, że jednak trzeba tą mentalność chłopa zmienić. Zmieniał ją, te jego poglądy na mentalność chłopa ewoluowały, bo na początku swojej działalności nie widział takiego chłopa, jakiego ewolucja poglądów sprawiła, że zobaczył ku, prawda, schyłkowi swojej działalności. Oczywiście, proszę Państwa, dlaczego się to wszystko w jego życiu działo? Dlatego, że miał właśnie tą chęć zamiłowania, tą religijność, to zainteresowanie ogólnonarodowymi sprawami, to zainteresowanie chłopami, ale zainteresowanie też robotnikami, ale początkowo, jak wiemy doskonale, pod opieką ziemiaństwa, bo sam z tego ziemiaństwa, z drobnej szlachty, ze szlachty się wywodził. Czyli pod opieką wszystkie działania, nie widział samodzielności ani środowiska chłopskiego, ani środowiska robotniczego. I to wszystko, proszę Państwa, się działo, spotykał się z dziećmi chłopskimi, też chciał zmienić ich przyszłość, uczynić ich bardziej świadomymi. Ale proszę Państwa, co pchało go do tych różnych działań? Na pewno takim motorem napędowym, oprócz ciekawości świata, dostrzegania tego, co można by w tym świecie zmienić i co mogłoby sprawić, żeby ten świat lepszy, na pewno, proszę Państwa, przy tym wszystkim pomagała mu, acz wiemy, też przeszkadzała, ale czasami może przeszkadzała mu po to, żeby te jego życia, te tory, jego losy życia się zmieniły, żeby wszedł na inne tory. Pojawiły się, proszę Państwa, właśnie, jak to jest pisane z cytatów, mam przytoczone, obdarzony niezmiernie żywym temperamentem i gwałtowną naturą. Natura buntownika. Oczywiście przebywał, ucząc się w tym ośrodku akademickim gimnazjum w okresie przedpowstaniowym, czyli nasycenie go patriotyzmem, dyskusjami politycznymi, obcowanie z różnymi organizacjami politycznymi, bo on przecież chodził w kontakty z różnymi organizacjami, on różne organizacje. On się przecież przyjaźnił i z konserwatystami, od których wychodził, ultramartynami się przyjaźnił. Potem zainteresował się przecież, proszę Państwa, i chrześcijańsko-ludowym tutaj kręgiem zainteresowań, tymi opcjami politycznymi, ale i przyjaźnił się z działaczami ówczesnego czasu ruchu ludowego. Narodowo-demokratami wreszcie na końcu. Także ewolucja jego poglądów, przemieszczanie się też było bardzo, bardzo, proszę Państwa, szerokie i bogate i na pewno pełne przemyśleń. Oczywiście, proszę Państwa, opinia ucznia kromnego, leniwego, ale przecież wiemy, że to tylko taka opinia była, bo różne mogły być ku temu przyczyny, bo dokonania jego życia nie wskazują na to, żeby był kromny, leniwy, no i był pozbawiony zdolności. To jest niemożliwe. No oczywiście, proszę Państwa, też odbywał tą edukację polityczną. I oczywiście potem rozmowy, pójście do nowicjatu siostry Wandy, to wszystko spowodowało, że oczywiście dokonał pewnego wyboru, zainteresował się jezuitami, zainteresował się, widział przed sobą przyszłość jako jezuita, zainteresował się filozofią klasyczną, historią i zaczynał wtedy już przejawiać swoje zdolności. Wspominałam, proszę Państwa, początki działalności publicystycznej to były właśnie z księdzem Edwardem Podolskim.
Podolskim, Przeglądem Lwowskim i Tygodnikiem Soborowym Zygmuntem Golianem. Czyli wtedy już wtedy był zainteresowany doktryną ultramontańską i właśnie wtedy też popełnił pierwszą broszurę dotyczącą właśnie propagowania wartości tej doktryny. I tu oczywiście, i teraz proszę Państwa, pierwsze jego starcie z Kościołem. Pojawiło się. Mianowicie wydał Nowy Testament. Wydał ten Nowy Testament z komentarzami. Wydawało mu się, że ten Nowy Testament przybliży społeczności, przybliży chłopom, przybliży robotnikom, czyli tym ciemniejszym warstwom. No ale wtedy w Kościele była inny pogląd. Wtedy uważano, że Testament, Nowy Testament nie musi być wszechobecny i wszechdostępny, tylko może być komentowany przez osoby, które są do tego przygotowane teologicznie. No i wtedy to jest jak gdyby takie pierwsze jego starcie z Kościołem. Następnie, proszę Państwa, pojawiały się broszury. Te broszury, które zaczęły propagować wartości wyniesione właśnie z tych kontaktów belgijskich, gdzie zaczął właśnie się odnosić i łączyć właśnie katolicyzm z ruchem społecznym. Oczywiście w oparciu o encyklikę Rerum Novarum, czyli te nowe wartości, które w kręgach kościelnych się pojawiły. Zaczął propagować, proszę Państwa, w środowisku chłopskim i zaczął pomyśleć o tym, ta pobyt w Belgii, te przemyślenia, te pierwsze kontakty, te pierwsze niepowodzenia skłoniły go do tego, żeby zainteresować się środowiskiem chłopskim, po to, żeby tą kwestię chłopską, a nie robotniczą na początku, jak to było w Belgii, uczynić kwestią podstawową swojej działalności. Zamierzał stworzyć w Galicji ruch katolicko-społeczny, sam jako zdolna, ambitna jednostka chciał stanąć na jego czele. I teraz proszę Państwa, i te poglądy jego się krystalizowały. Wiemy, że był jezuitą. Wiemy, że miał tą wybuchową naturę. Wiemy, że to poczyniło i spowodowało i nastąpiły konflikty. No i wiemy już o tym doskonale, że wystąpił z zakonu jezuitów. W następnych latach prowadził intensywną jednak, mimo że wystąpił, przeszedł do duchowieństwa, prowadził cały czas intensywną, czyli możemy powiedzieć, że studiowanie teologii, zainteresowanie nauką społeczną Kościoła jest jednym z torów zainteresowań, które leżą u podstaw następnej działalności księdza Stojałowskiego. Zawsze był katolikiem, zawsze to, co działał, czynił zgodnie tutaj z nauką katolicką Kościoła. Czyli religijną publicystykę, czytał literaturę katolicką, encykliki, historię Kościoła, także polskiego i powszechnego. Rozwijał te poglądy, rozwijał swoje umiejętności i przejawiał wielopłaszczyznową aktywność. I teraz, proszę Państwa, zainteresowanie oświatą to jak gdyby jest ksiądz, jak gdyby uznał, jaki jest stan świadomości chłopów, jakie są stosunki panujące w ówczesnej Galicji i uznał, że jednym ze środków prowadzących do zmiany mentalności chłopa, do uczynienia jego bardziej emancypacyjnym będzie oświata. I też właśnie rozwój oświata stała się dla księdza Stojałowskiego środkiem prowadzącym do zmiany mentalności, zmiany życia na różnych płaszczyznach społecznych, ekonomicznych, politycznych, także oświatowych. Oświata, ale też zmieniała na płaszczyźnie oświatowej masy chłopskie. I rozpoczął właśnie taką szeroką działalność w tym zakresie. Doprowadził oczywiście z czasem do rozbudzenia mas chłopskich w zakresie takim oświatowo-kulturalnym, gospodarczym, społecznym, politycznym, ale oczywiście i narodowym, bo chłop to także Polak, to też katolik, ale też i osoba narodowo określona, to także Polak. To u niego było ściśle oświecone, emancypowane. To wszystko było u niego ściśle połączone. Ale oczywiście, jak już wiemy o tym, że wszystko, co miało prowadzić, to było zawsze pod patronatem Kościoła i poprzez przedstawicieli elit. To przedstawiciele elit politycznych mieli jak gdyby być takim parasolem, osobami, które miały stanowić, kierować tutaj chłopami, miały na początku w ewolucji jego poglądów decydować i starać się rozwijać tą świadomość chłopską. Oczywiście, jak wiemy, te działania różnie
miały miejsce. Z czasem jednak doszedł do wniosku i zaczął tworzyć, jak wiemy, komitety wyborcze, partie, w których zaczął sam skupiać chłopów, że chłopi jednak powinni wziąć sprawy w swoje ręce. To już jest późniejsze określenie, że jednak chłopi powinni sami zacząć decydować o siebie, co tutaj mamy taki moment wspólny z Ruchem Ludowym. Proszę Państwa, to wszystko, co dokonał ksiądz Stajowski, nie mogłoby się zdarzyć, żeby nie miał współpracowników, przyjaciół, żeby oni mu nie pomagali wtedy, kiedy on był aresztowany. I wśród tych przyjaciół mamy księdza Wojciecha Michnę, proboszcza w Chołpicach pod Jarosławiem, Helenę Hempel i mamy wiele, wiele innych osób. O tych osobach, między innymi chyba jednak głównie o księdzu Michnie, przepraszam, wyraził się następująco. Poznałem braci sług pańskich ołtarzy, a dwóch ich było równie godnej części. Miłością każdy ofiarną mnie darzy, wdzięczność ich obu w sercu me pomieści. Proszę Państwa, i tutaj mamy, tu już przechodzę szybciutko do działalności. Możemy powiedzieć, że od działalności oświatowej leży chęć podniesienia ludu naszego, czyli poprzez ten lud na początku chłopi, potem robotnicy, ale oczywiście inteligencja też. I oczywiście w jaki sposób to ksiądz Stajowski czynił. Początkowo tu mamy sztandar, pod którym to odbywały się zgromadzenia wiece chłopskie organizowane przez księdza Stajowskiego od 1877 roku. Wykorzystywał do tego większe zgromadzenia, żeby chłopów też, oprócz tego, żeby ich gromadzić, oświecać w różny sposób, także żeby im pokazywać na przykład wystawy przemysłowo-rolnicze, to też było kształceniem rolniczym. No i wtedy właśnie przyjechało 200 włościan, podjęto kontynuowanie tych spotkań, zakładano kółka rolnicze, bo ja za chwilę do tego tematu jeszcze wrócę, powiększono liczbę czytań ludowych i założył ksiądz Stajowski towarzystwa takie ogólne, oświatowe, czyli to Towarzystwo Oświaty Ludowej, Towarzystwo Ludowe Oświaty i Pracy, Towarzystwo Kółek Rolniczych i tutaj bardzo pięknie współpracował do momentu, kiedy go nie usunięto, bo doszło do konfliktu między nim a ziemiaństwem. No i wiele innych towarzystw, które tu między innymi prezes Biłka wymieniał, które też były związane z innymi grupami społecznymi, które były związane z Białą. I po co Towarzystwo Ludowe Oświaty? To było pierwsze towarzystwo, które utworzył, ale proszę Państwa, nie będziemy się skupiali może dlatego, jak je tworzył, tylko co legło u celów otworzenia tego towarzystwa. Więc organizował jako jeden ze środków działania tego towarzystwa to było organizowanie wiecy ludowych, zakładanie kółek rolniczych, inspirowanie do tworzenia przy nich sklepów, bibliotek i czytelni ludowych. Czyli to była taka szeroko niesiona oświata poprzez różne formy oddziaływania. Dlaczego kółka rolnicze? Bo wiemy, żeby chłopów oświecać także ekonomicznie i gospodarczo, żeby im umożliwiać nabywanie wiedzy rolniczej, korzystanie z narzędzi, które były w tych kółkach udostępniane, czyli w ten sposób to się wszystko rozwijało. I teraz jakie obowiązki członek? Bo nie tylko prawa, przyjemności i formy oddziaływania, ale jakie też, proszę Państwa, obowiązki miał taki członek należący do takiego kółka? Miał zabiegać o podniesienie własnej wiedzy ogólnej i rolniczej, unikać pijaństwa, bo wiemy, tak już będę się starała kończyć, unikać pijaństwa, uszczać składki, ale generalnie działać na rzecz rozwoju czytelnictwa. Kolejne było Towarzystwo Ludowe Oświaty i Pracy, które się przekształciło z Towarzystwa Oświaty Ludowej, które tutaj już szersze grono różnych osób skoncentrował w działaniu tego towarzystwa i to towarzystwo z czasem przekształciło się właśnie w Towarzystwo Kółek Rolniczych, które już generalnie skupiło się na rozwoju ekonomicznym, podniesieniu stanu świadomości ekonomicznej chłopa. No i tutaj, jak wspomniałam, w tym zarządzie było, ale doszło do konfliktu, czyli jak gdyby zniechęcił się, odszedł i zapomniał o tej działalności w towarzystwie, ale cały czas te kółka rolnicze poprzez inne formy rozwijał. Był redaktorem czasopism. Zaczynał i startował od Tona Hołodyńskiego, księdza w chacie. Potem wiadomo, że zakup wieńca i pszczółki i to był jak gdyby moment dziejowy w rozwoju wszystkich form,
reform i doskonalenia się, intensyfikacji pracy oświatowej przez księdza Stojowskiego. I tutaj możemy to spuentować następującym stwierdzeniem. Zakup wieńca i pszczółki w 875 roku jest uważany za moment rozpoczęcia przez niego wielokierunkowej, intensywnej pracy zmierzającej do wyrwania chłopów z duchowej niewoli i bierności, a także uczynienia aktywną grupą społeczną. I teraz, proszę Państwa, wiadomo, że rozwijał początkowo dwa czasopisma, także z uwagi na czas nie mogę tego rozwijać, ale ja kwerendowałam wieńca i pszczółki, jest bardzo bogate poprzez różne formy oddziaływania, poprzez propagowanie nie tylko oświaty, kultury, ekonomii, polityki, pokazania w jaki sposób chłopi mają się bronić, chociażby przez Likwą i tak dalej. I proszę Państwa, pięknym dziełem, dodatkiem, bo wieniec i pszczółka miał dodatek. Jestem pod wrażeniem kalendarza wieńca i pszczółki. Tu mają Państwo jeden z kalendarzy. Proszę Państwa, i proszę popatrzeć, proszę sobie porównać chociażby gazety z PRL-u. No nie mieli takich grafików, a jaki stan rozwoju sztuki graficznej był w PRL-u, a jaki stan rozwoju sztuki graficznej był w okresie, gdy ksiądz Stojałowski te swoje gazety wydawał. Jak piękne mam ilustracje, dbałość o każdy element, dobranie, zadbanie o ich reklama. No ale wieńcu i pszczółce w kalendarzu mamy nadmienienie, że oprócz tego wydawał inne czasopisma. Listy ludowe, niewiastę, gospodarza, także wszystko to było przez niego propagowane. Tu mamy kolejne czasopisma. Kolejne mamy winiety piękne, udoskonalone, pokazujące od razu w jakim kierunku, jakie treści, do kogo jest kierowane to czasopismo. Proszę Państwa, ksiądz propagowanie oświaty kierował poprzez różne formy swojego oddziaływania, czyli posługę duchowną, pisanie adresów w imieniu ludu, tutaj do Sejmu Austriackiego, do Galicyjskiego Sejmu Krajowego, organizowanie pielgrzymek, zachęcanie chłopów do stawiania krzyży, odprawianie mszy polowych, bo wiemy, że tego nie mógł robić, i uroczystości narodowe. Wszędzie to poprzez to w ten sposób rozwijał, poprzez katolickie formy oddziaływania, też również rozwijało oświatę. I teraz, proszę Państwa, moment, potem wreszcie pojawiła się działalność oświatowa. Tu mamy księdza Stojowskiego, prekursora ruchu ludowego w Galicji chrześcijańsko-społecznego, w którym to widzimy, że ksiądz Stojowski to osoba, która uczestniczyła w tworzeniu pierwszej partii tutaj Związku Stronnictwa Chłopskiego, powstałej na Sądecczyźnie, następnie Stronnictwa Ludowego, i tu, jak wiemy, doszło do konfliktu o katolicki przymiotnik, rozstał się i wtedy sam dopiero samodzielnie zaczął tworzyć swoje własne stronnictwo chrześcijańsko-ludowe. W międzyczasie dążył do zjednoczenia. Były podjęte próby na arenie sejmowej. Zjednoczenie stronnictw ludowej, potem polskie, potem Centrum Ludowe, ale jak wiemy wreszcie znalazł się w komitywie z Janem Zamorskim u Narodowych Demokratów. I proszę Państwa, jak współcześni, czyli osoby, które żegnały, stały nad trumną, na co wskazały, żegnając księdza Stojowskiego. Oczywiście wiemy, że uroczystości żałobne odbyły się w 1911 roku, że uczestniczyły wielkie grupy społeczne, nie tylko włościanie, nie tylko robotnicy, nie tylko posłowie, ale przedstawiciele inteligencji i księża. Wygłoszono wiele przemówień. Ja bym chciała tylko przedstawić dwa przemówienia. Ksiądz Adam Kopciński przedstawił go jako gorącego patriotę, budziciela ludu, jego świadomości narodowej i społecznej, oddanego Kościołowi kapłana, nieugiętego w dążeniu do wytkniętego celu, twardego w walce, aż czasem zapamiętałego, zapalczywego, przekraczające granice dopuszczalnej walki, to nie bez winy było w stosunku do jego przeciwników, ale każdy środek był stosowany przez księdza Stojowskiego i każdy z tych środków, jakie on stosował, uważał, że jest dobry, aby skutecznie dążył do realizacji wytkniętego przez niego celu. No i Jan Zamorski, spadkobierca testamentalny idei księdza Stojałowskiego, przypomniał w mowie wygłoszonej na cmentarzu, że ksiądz Stojałowski zamykano niewinnie 27 razy do więzienia, gdzie spędził łącznie 9 lat. Ponadto konfiskowano wydawane i redagowane przez niego gazety, dręczono, poniewierano, bez głodu i nędzy ugiął się i załamał. Starano się zachwiać przywiązanie księdza Stojałowskiego do ludu, obudzić wątpliwości, czy jest katolikiem. Oczywiście te wątpliwości budzić ludu.
I oczywiście nawet po śmierci Stałowskiego konserwatyści ciągle go krytykowali i budzili wśród ludu niechęć do niego. I tu proszę Państwa krótkie formy upamiętniania poprzez nawet takie, możemy powiedzieć, nie bardzo wysokiego lotu i artyzmu formy, ale takie formy, czyli możemy powiedzieć, że ksiądz Stałowski upamiętnił się, jest lokalnie upamiętniany i przechowywany i myślę, że jego myśl będzie trwać i wiele pokoleń i osób będzie z różnych jego form, w których to walczył o siebie, zabiegało, żeby można było je kontynuować. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.